Możecie mnie nazwać waflem, tchórzem, cykorem, nieważne, ale szczerze, tutaj z jajami dzieje się coś nie tak. Jak widzicie, już w ogóle czuję delikatny zapach. Samica zestresowana, trochę się zapadły. Miałem przeczucie. Zaglądałem tutaj samego rana, jeszcze zanim przygotowywaliśmy się do celebrowania dzisiejszego dnia. I teraz po prostu, no muszę to zrobić. Wczoraj już byłem zaniepokojony, ale myślałem, że będzie wszystko trochę lepiej. 2 jajka mogą być już tam nie do odratowania, ale są jeszcze 4, nad którymi się muszę skupić, więc teraz zabierzemy jaja tej samicy, zobaczymy jak wyglądają dokładnie. O kurde, dobra, robimy to, bo naprawdę nie ma czasu. Słuchajcie, majówkowy odcinek miał być zupełnie inny, luźny, na chillu, krótki, żebyście nie tracili czasu przed telefonami, a spędzali ten dzień ze znajomymi. Słuchajcie, robimy to, nie ma inaczej, trzeba to ogarnąć, bo po prostu naprawdę wolę stracić te ewentualne 2 jaja niż wszystkie 4. Poważnie, w ogóle ten świat, z którego słyszycie, to... To jest jakaś masakra, tak? I to jeszcze zawsze ucieka samiec, nie? Ale na tym się teraz nie skupiamy. Zobaczcie tutaj, no ogólnie te jaja, kurde, nie wyglądają ciekawie. Poważnie, coś jest nie tak. Jest ich tutaj 6. Samice schowamy. Już czuję, że coś jest tutaj nie tak. Poważnie. I to jest totalna masakra, bo wyciągniemy je, przeczyścimy i będziemy przekładać do pojemnika przygotowanego już. Zobaczymy, co tu, jak to wygląda. Ach, kurde, naprawdę będzie sporo do czyszczenia. Słuchajcie, nie wyglądają za kolorowo. Muszę je delikatnie pooddzierać, bo naprawdę nie jest bombowo. Ach, dobra, zaraz je przeczyścimy. W ogóle, no miazga, jakaś miazga, poważnie, nawet nie wiem czemu. To się nie dzieje naprawdę. Chciałem wam zademonstrować taki obrazek, ja naprawdę chciałem to sprawdzić. Dla was, dla mnie, na własnej skórze. Jak będą się te pytony zachowywać? Czy one będą faktycznie troszeczkę lepiej ogarnięte od reszty? Mamy tutaj ewidentnie... Kurde. Jak widzicie, nie jest to łatwa opcja. Kurde, teraz mam cały czas taką banię, czy trzeba było je zabrać, czy nie, czy zostawiać, czy testować. 2 jajka już będą najprawdopodobniej do wyrzucenia. Mam nadzieję, że... O nie! O nie! I... To nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. Jakaś miazga. Dobra, musimy to szybko załatać. O, w mordę, o, w mordę. O, w mordę. To nie jest dobry moment. Coś tu poszło nie tak. Szybko musimy je zakleić. Kiedyś mi się to udało. Chodzi o to, żeby tam nic nie wypływało. Zobaczymy, czy uda się je odratować. O ja, to jajko już jest naprawdę... O ja. Zobaczymy, czy będziemy musieli mieć na to jajko wyjątkowo uwagę. Udało mi się je zakleić. Kurde. Trochę tego wypłynęło, jak widzicie. Co za akcja. I teraz poważnie, tak szczerze, poważnie, jestem już mega zdenerwowany. O, ja cię kręcę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, może trzeba było je zabrać. Kurde, to jest za dużo emocji. Musimy to jeszcze podkleić tutaj. Ogólnie będziemy tego musieli naprawdę mocno pilnować. Jestem ciekawy, czy... Kiedyś, już nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka sytuacja, że delikatnie przy rozrywaniu jedno jajko mi się oberwało. Słuchajcie. Szczerze, docencie to, bo macie obraz po prostu tragicznej sytuacji w hodowli. To jest masakra. Może się uda z tego jeszcze wykluć jakiegoś młodziaka. Powaga. Będziemy je musieli na pewno przeczyścić. I to dosyć solidnie. Tutaj się nie rozrywa. No okej, dobra. Dobra. Z tego nic nie cieknie. Okej, tutaj tego brzydkiego już odstawimy tu. Spróbujemy jeszcze tutaj delikatnie oderwać. Masakra, ja jestem ogólnie, ale jestem przerażony. Okej, dobra. To nam się udało w jakiś sposób ogarnąć. One są w ogóle... Ach, są naprawdę... Nie wiem, wilgotność była ok, widzieliście, 99%. Naprawdę wilgotne podłoże. Temperatura też wydawała się być ok. A następne! Nie wierzę po prostu. Odrywają się... O, w mordę. Od razu je zakleimy. Mamy dwa jajka, które już źle rokują. Z czterech. Kurde. Spróbujmy delikatnie. Ja już się denerwuję, już mi się całe ręce trzęsą. To jest naprawdę niesłychane. Dobra. Okej. Spróbujmy je jeszcze zakleić. Co tu się stało? Kurde, blaszka. Słuchajcie, jestem strasznie zawiedziony. To jajko śmierdzi. To jajko śmierdzi. Nawet nie będziemy nacinać, bo już widzieliście. Zostały nam 4 jaja, z którymi może uda się coś zrobić. O ja, naprawdę, słuchajcie. O ja. Wiem, że miał być lightowy odcinek i to też... Kurde, naprawdę chciałem wam sprzedać 3 maja myśl fajną i w ogóle, ale to jest życie, słuchajcie, to jest życie, po prostu. W mordę. Dobra, weźmiemy, jeszcze je sprzykamy, bo tutaj mam zrobiony roztwór, która poleciła mi lekarka. Spróbujemy je delikatnie poobcierać, żeby się tam ewentualnie nic nie podziało i będziemy musieli obserwować, szczególnie na tych łączeniach. Oj, tutaj już jest słabo. Ach, dobra. Kurde, jest naprawdę słabo. Słuchajcie. Dostałem od was w ogóle całą masę wiadomości, co dobrze działa. Będziemy na pewno musieli te jaja obserwować. Ja je teraz przełożę. Będę przekładał już do pojemnika. Kurde. Zaraz będziemy jeszcze pewnie i w jakiś sposób starać się ogarnąć. Słuchajcie. No nie mamy za wesoło. Zobaczymy. Będziemy cały czas monitorować te jajeczka. Jak one się czują. Jak się będą zachowywać. W mordę, słuchajcie, nie jestem pocieszony tym faktem. Naprawdę nie jestem. Naprawdę nie jestem. Nie jestem pocieszony. Tak jak mówię, takie sytuacje się zdarzają. Trzeba je monitorować, trzeba sprawdzać, trzeba pilnować. Dlatego nie jestem fanem zostawiania jajek samicy. Poważnie. No nie jestem. Ogólnie zrobiłem to, bo z jednej strony jest to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie dla hodowcy. Dla was też byłby to rewelacyjny temat. Zobaczyć faktycznie na przykład coś takiego, odsunąć rak system i zobaczyć takie zdjęcie. No zobaczcie sobie, je znalazłem po prostu w Google gdzieś tam, nie? Ale jest grupa, tam Pyton Regius chyba, Matricial Incubation, link będziecie mieli w opisie tego filmu, żebyście sobie to w ogóle obczaili. Z jednej strony jest to naprawdę mega cieszące. Naprawdę mega cieszące, z drugiej strony bardzo przygnębiające, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, bo gdybym te jajka zabrał, tak jak zrobię to zawsze. One by sobie siedziały w inkubatorze i możliwe jest, że nic by się nie stało. W tej sytuacji mamy 2 jaja na bank do wyrzucenia. 2. Z bardzo małą szansą na zdrowe wyinkubowanie. I 2, które może coś wyjdzie. Poważnie, no zobaczcie sobie te jaja. Ajajaj, powiem wam tak szczerze, że ja jestem naprawdę... zdegustowany tą myślą, poważnie jestem zdegustowany. Zobaczmy, tutaj mamy to wszystko, no musieliśmy zakleić. Zobaczymy, czy to jajko się przypompuje, czy nie. To za majówka. ogólnie zaraz zasiądę ze znajomymi, ale mimo wszystko cały czas w głowie będę miał tą fazę, że jednak coś dzisiaj poszło nie tak, nie potoczyło się po mojej myśli. Zobaczcie sobie. Sorki. Tak opiszemy jajka. Będziemy zwracać na nie troszeczkę większą uwagę i sprawdzać. Dobra, zobaczymy co dalej. Słuchajcie, co za odcinek. Nie, masakra. Ale tutaj ten film pokazuje, że tak naprawdę życie, bycie hodowcą zwierząt sprawia, że co by się nie działo, zawsze musicie być na postawinku. I to jest, z jednej strony jest przerażające, z drugiej strony takie sytuacje się zdarzają. Więc co tutaj jeszcze można powiedzieć? Kiepski początek dnia, ale może mi się uda i cały czas mam tą nadzieję uratować pozostałe 4 jaja. Może trochę zwaflowałem, może trzeba było zostawić, zobaczyć co się będzie działo dalej. Ale tak szczerze, jako hodowca się mega przeraziłem, więc jaja trafiły do inkubatora, zresztą tak zapowiadałem, że tak zrobię dokładnie na tym odcinku. Mimo wszystko jestem dobrej myśli, wy też bądźcie dobrej myśli i spędźcie ten czas najlepiej, jak się da, bo wam się należy. Zresztą mi też. Ja jeszcze posprzątam u samicy kilka drobnych czynności, posprawdzam resztę. I to wszystko w tym odcinku ode mnie. Trzymajcie się, miłej majóweczki. Hej!